Pomachacie mi na dzień dobry? Cześć! A skąd wiesz, że jestem stary? Co? Jakoś tak przeczuwam. Przeczuwasz? A jak myślicie, ile mogę mieć lat? 500. 500. Ej, no bez przesady. 4. Jaka jest idea Mediatentu? Idea jest w sumie prosta, chociaż mówimy o nowych technologiach. To ma być impreza popularyzująca nowe technologie. Ona się odbywa w plenerze pod namiotami, dlatego się też tak nazywa. Media tent od tent namiot i media od nowych technologii. To tak w dużym skrócie. Tegoroczny media tent składa się z kilku stref. Jakie to będą konkretnie strefy? To jest strefa działań, strefa gier i stacja artystyczna Rynek, która nam udostępnia pomieszczenia. Tam się będzie się odbywał turniej konstruktorski i spotkanie tych klubów. W strefie działań to są w większości warsztaty, pokazy, a w strefie gier, no jak sama nazwa wskazuje, najwięcej jest gier, ale jest też symulator wirtualnej rzeczywistości i różne inne takie drobne rzeczy, także na miejscu można zobaczyć. Impreza jest organizowana przez Śląską Sieć i przez miasto Gliwice. Kierujemy ją do takiego szerokiego bardzo odbiorcy, czyli to jest od małych dzieci, rodzin z dziećmi, przez młodzież szkolną, gimnazjalną, licealną, po dorosłych oczywiście też, bo w niczym nie przeszkadza to przecież, żeby dorośli też się troszeczkę pobawili i zapoznali się z takimi rozwiązaniami, których nie będzie można na pewno nigdzie indziej zobaczyć. Jakie najciekawsze niuanse i atrakcje czekają na uczestników tegorocznego Mediatentu? Są warsztaty dźwiękowe, będzie można stworzyć własną ścieżkę dźwiękową do filmu. Jest pokaz animacji też, który kończy imprezę. Gry bardzo różnego rodzaju. Ten turniej konstruktorski, w którym będziemy budowali gliwicką radiostację, więc wszystkich, którzy chcą wziąć udział w turnieju, zachęcamy też do spaceru pod wieżę, żeby sobie przyjrzeć się, jak ta konstrukcja wygląda, żeby móc potencjalnie ten turniej wygrać. Kto więcej zobaczy, ten ma większe szanse. No i bardzo, bardzo jest dużo takich tam drobnych wydarzeń, w sensie jakby dziejących się w środku jednocześnie, więc to myślę, że jak ktoś przyjdzie i spędzi tam z nami przynajmniej te 2 godziny, no to będzie miał tych atrakcji mnóstwo. Pasjonaci gier mogą się też spotkać z ich twórcami. Tak, będą prezentowali się twórcy gier, z którymi będzie można też porozmawiać i oni na pewno jakieś tam kulisy też będą mogli zdradzić. Także to jest też wyjątkowa okazja, żeby ich na żywo zobaczyć. Jak impreza ewoluowała w porównaniu do ubiegłego roku? Impreza przede wszystkim zmieniła miejsce, bo w zeszłym roku była na Placu Krakowskim, a w tym roku jest na rynku. To jest urok imprezy pod namiotami, że można ją zrobić właściwie wszędzie, dlatego spróbowaliśmy w tym roku innej przestrzeni. Namioty też będą inne, bo to będą namioty okrągłe, więc też taka dosyć wyjątkowo aranżacyjnie wyjątkowa historia. No i tematem takim wiodącym tej imprezy właśnie w tym roku są gry. W zeszłym roku były takie ogólne pokazy, a w tym roku zrobiliśmy taką edycję tematyczną. Jak się spodoba, to edycje tematyczne będą też w przyszłym roku kontynuowane.